Witam bardzo serdecznie, witam w Przeglądzie Tygodnia. Dzisiaj moim gościem Mateusz Lech, pan Zen. Witam. I oczywiście profesor Daniel Boćkowski. Witam, panie profesorze. Kłaniam się nisko. Słuchajcie, dzisiaj... Przygotowałem kilka pytań, patrzę na zegarek, chociaż zegarka tak naprawdę na ręce nie mam, <laughs> ale, ale przyzwyczajnie. Słuchajcie, takie pytanie na początek, bo chciałbym rozwinąć to, co wczoraj na Kremlince i w sumie u kapitana Lisowskiego i u mnie na kanale padło odnośnie ekonomii Rosji, odnośnie nac nacjonalizacji, jaka projekty w Rosji już wystartowały, czy, czy są w planach do wystartowania. Natomiast dzisiaj, Mateuszu, zamieściłeś też dość... Ciekawe informacje odnośnie wzrostu podatków w Rosji. Czy, czy będzie to miało jeszcze bardziej negatywny wpływ na gospodarkę Rosji? A jeżeli tak, to jak się to przełoży na możliwości Rosji, jeżeli chodzi o dalsze działania wojenne? To znaczy, ja dzisiaj wypuściłem chyba trzy artykuły, to tak pokrótce, co się dzieje. Mamy forum ekonomiczne w Petersburgu, gdzie tak. zazwyczaj co roku przyjeżdżali e, możni władcy z całego świata. W tym roku za bardzo nie przyjechali nawet Tokajew z Kazachstanu stwierdził, że tam niczego nie ma i nie ma po co jechać. Takim cytatem sypnął, że no, hmm. bardzo bardzo ciekawym. No i na tym forum spotkały się wszystkie szychy odpowiedzialne za gospodarkę rosyjską. Doradca prezydenta do spraw gospodarki, prezes banku centralnego, Elwira Nabiulina, szef resortu finansów, minister finansów, Anton Siłanłow, chyba tak poprawnie wy, wymówiłem. I co do tego spotkania, wszyscy byli zgodni, że wydają za dużo pieniędzy, a zarabiają za mało. I wczoraj na live'ie opowiadałem o sytuacji takiej, że w planach jest okrajanie tortu z budżetu gospodarczego i wywalenie wszystkich, którzy nie przynoszą dochodu do budżetu, a których trzeba dofinansować. Firmy nie wiem, naftowe, gazowe, poczta. Ktoś powiedział, że poczta chcą prywatyzować i koleje syberyjskie. Mm. To omawialiśmy wczoraj mm. na live, więc mamy już bardzo poważne przesłanki do tego, żeby no, to naocznia się, jak bardzo problemy finansowe dotykają Rosję. Natomiast dzisiaj mieliśmy kolejne wystąpienie, właśnie Antona Siłanowa. Który powiedział, że w tym roku na y, wojsko i służby bezpieczeństwa Rosja wyda e, w przeliczeniu na dolary 120 miliardów dolarów. Jest to mniej więcej jedna trzecia budżetu, całego budżetu rocznego e, Federacji Rosyjskiej. Mhm. Przy tak dużych kwotach e, wydatkowania e, stwierdził, że, e, cytuję, pieniądze nie rosną na drzewach i trzeba je skądś zdobyć. I zapowiedział trzy ścieżki. Pierwsza ścieżka to jest po prostu podniesienie podatków od 2024 roku, i te podatki zaczną odmyślać i obstawiać, co, jak i o ile gdzieś na jesieni, gdy zorientują się, jak duża jest dziura budżetowa. A w tym momencie dziura budżetowa oficjalnie to jest 42 miliardy dolarów. Nieoficjalnie, według raportów kasowych, które mieliśmy w poprzednich miesiącach, e, widniało w okolicach już 70 miliardów. Natomiast zostały przesunięte pewne wydatki e, w raportach kasowych na późniejsze mie miesiące i znikły na ten moment, ale one pewnie za kilka miesięcy wypłyną. Więc tak, e, pierwszy, pierwszy pomysł to było e, właśnie e, podniesienie podatków. E, drugie to było. E, Drugie to było zwiększenie dochodów, natomiast tego się nie da zrobić ze względu na to, że zyski z ropy, gazu i tak dalej w tym roku spadło o 50% w stosunku do, do lat poprzednich i utracili najważniejsze źródła dochodu. A trzeci to po prostu dzielenie tego kawałka tortu, jakim został, i priorytetyzowanie wydatków, czyli. Zastanowienie się, co w pierwszej kolejności musi być, a gdzie przeprowadzą brutalne cięcia, a ewentualnie będą robili prywatyzację. E, w parze z tym e, ogłoszony został wczoraj projekt ustawy nacjonalizacji, e, pierwszeństwa w, w wykupie i nacjonalizacji firm zagranicznych, które jeszcze w Rosji zostały, i Rosjanie chcą to zrobić z wielkim rabatem. E, można powiedzieć, że, że minimum 50% e, skupią firmy aktywa zagraniczne, później e, będą to prywatyzować, czyli sprzedawać e, swoim, e, swoim podmiotom, swoim e, oligarchom i tak dalej. Więc sytuacja jest bardzo skomplikowana, e, ale kołderka widać i jest potwierdzona od wszystkich oficjeli właściwie zajmujących się finansami i gospodarką, że pieniędzy jest za mało, a wydatków jest za dużo. Nie? To tak my, myślę, że, że jako wstęp wystarczy, żeby widzowie mieli obraz sytuacji, jak w tym momencie wygląda ta sytuacja w Rosji. Czyli niewesoło. Myślisz, że z każdym miesiącem będzie coraz gorzej? No Jestem pewien, gdyż nic się nie zmienia. Wpływy z ropy nie rosną. Ropa jest wciąż nisko, bardzo nisko. Kontrakty długoterminowe są z wieloprocentowymi rabatami. Ostatnio Pakistan podpisał kontrakt z rabatem na 30% od ceny takiej średniej rynkowej za ostatnie 6 miesięcy. Gdzie średnia rynkowa za ostatnie 6 miesięcy uralsa to jest między 52 a 53 dolary za baryłkę. Więc tych dochodów po prostu nie ma no i nie będzie. A wojna trwa, więc wydatki wciąż będą duże. Więc y, bardziej sytuacja. Wszystko, wszystko, wszystko się komplikuje. Ale powiedzcie mi, bo przecież właśnie pierwszy kontrakt, bo to nawet Rosjanie się chwalili, że to jest pierwszy kontrakt do Pakistanu, jeżeli mhm. chodzi o, o, o ropę, co na to NATO będzie, mm, mówiło OPEC? Arabia, wiemy, że ostatnio cieli, tak? Obcinali, tak. Żeby, żeby wartość nam wzrosła, jednak nie wzrosła. Jak stosunki pomiędzy OPEC a Rosją, bo tam chyba nie za bardzo między nimi współdziałanie jest, chociaż należą do tego samego systemu, prawda? Kto Czy... ma odpowiedzieć? Może teraz Daniel. Wiesz co? Powiem tak. Patrząc na sytuację Rosja-OPEC, widać wyraźnie, że Rosjanie przelicytowali. To. Już się te informacje pojawiają ze strony, ze strony państw Zatoki. A o ile mnie pamięć nie myli, to właśnie dzisiaj też na tym spotkaniu, tylko nie, nie miałem czasu posprawdzać dokładnie, który z przywódców z państw Zatoki grzecznie powiedział, że nie ma czasu na dalsze spotykanie się z władzami. Prezydent. chyba ZEA. Tak, z prezydent Ar... no Zjednoczonych Emiratów Zjednoczonych Arabskich, emiratów arabskich no. najnormalniej w świecie e, podziękował za, 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 za spotkanie. Po prostu no, taka, taka sytuacja, która jasno pokazuje, że m, przyjechaliśmy, ale, ale nie liczcie na to, że, że będziecie, będziemy grali w waszej drużynie. E, mało tego... Miarka się, Fakistan... miarka się przebrała? Wiesz co, to nie jest kwestia miarki. To jest kwestia raczej tego, że e, skoro nie gramy Rozumiem. Tak samo, według pewnych zasad, no to koniec. No nie jest tak, że możemy pójść na wojnę wewnętrzną w OPEC, bo, bo OPEC tego nie potrzebuje do szczęścia, ale no, Arabowie nie są idiotami, i kiedy Rosjanie wypychają ich ze wszystkich możliwych rynków, sprzedając po takiej cenie ropę, no to oni doskonale wiedzą, że to śmierdzi. Przecież Pakistan, to, to, tak samo jak Indie, idzie w kierunku przestawienia swoich rafinerii, bo nie brał tej ropy. Mhm. On nie ma przystosowanych rafinerii. No ale jak ktoś idzie na żebry, kupcie od nas za wszelką cenę, no to temu nie? No tu tak naprawdę jest, to jest podbicie roli Pakistanu, upokorzenie, gigantyczne upokorzenie Rosji, no ale widać, że Rosja będzie się upokarzać na każdym możliwym kierunku, tylko wszędzie gdzie oni wchodzą, no, tam wyrzucają Interesy państw zatoki. No właśnie. I na pewno to nie jest tak, że Saudyjczycy czy ZEA, czy ktokolwiek inny będą patrzyli na to, powiedzmy, no dobra, no trudno, no, no mają, mają problemy. Nie. To jest kwestia tylko, kiedy i jak odpłacą. I myślę, że Rosjanie wiedzą, ale obawiam się, że w tym momencie gotowi są pójść także na może nie na zwarcie, ale na taką nieformalną gospodarczą konfrontację, bo po prostu albo będą mieli jakiekolwiek pieniądze, albo nie będą mieli żadnych. Stąd to, co się dzieje, to, co, co, co było mówione wcześniej, jeżeli chodzi o te spadki, no one są już katastrofalne. Mało tego, ja się zastanawiam nad tym, jak oni zamierzają utrzymać te nożyce. No z jednej strony podatki, z drugiej, z drugiej cięcia socjalne. Jedno i drugie razem, jeżeli uderzy w społeczeństwo rosyjskie, to nawet przy tym podporządkowaniu tymi służbami tego całego rosyjskiego społeczeństwa, no to no będzie sytuacja, której nie było, chyba że chcą powrócić do czasów Jelcyna. No ale Rosjanie doskonale pamiętają, jak wyglądał wczesny Jelcyn. Jak im wyglądało życie, i doskonale wiedzą, że Jelcyn między innymi dlatego jest przekleństwem, i taka była nadzieja Putina, że to miało się zmienić. Jeżeli zrywają te zasady i wracamy do wczesnego Jelcyna, no to nie wróżę dobrze sytuacji wewnętrznej, mimo wszystko. I oczywiście to może się zacząć od regionów. Ale to w pewnym momencie dojdzie do większych miast, bo to jest nieubłagane. No, regiony płacą niewiele tych podatków, bo nie mają z czego. Mhm. Podatki płacą miasta, które i tak też ledwo ciągną ze względu na koszty. Ja jeszcze mógłbym y, dołożyć dwie informacje, które wydaje mi się, że, że będą ważne do uzupełnienia. Jak najbardziej. Przede wszystkim OPEC, Plus to jest y, kilkadziesiąt państw. Mhm. A tak naprawdę zdecydowały się na cięcia tylko Arabia Saudyjska. I zdecydowała się na cięcie e, wydobycia o milion baryłek, ale zdecydowała się tylko na miesiąc. To nie jest e, cięcie długotrwałe. Oni będą przeprowadzać. No tak, ale zobacz, jakieś... ale zobacz, że Chiny nie mają miejsca na dalsze składowanie tego. Tak, ale, ale właśnie ciekawie. cięcie było przeprowadzone po to, żeby uzyskać wyższą cenę ropy. Nie Ropa była po 70 chyba 5, po cięciach zaczął się spadek nawet na 69, mhm. teraz jest w okolicach 70 chyba 2, ale jest niżej niż przed cięciami. Więc wszyscy, wszystkie kraje OPEC-u widzą w tym momencie, że cięcia nic nie dają, Rosja zalewa y, klientów tanią ropą, więc jak oni redukują, to wchodzi tam Rosja, Chiny nie kupują i nie rozwija się ta gospodarka, o czym może później będziemy mówić. I po prostu y, OPEC trzeszczy w, w szwach, bo wiedzą, że to, co robili przez 30-40 lat, Czyli obniżamy produkcję, cena rośnie i my tym decydujemy, to tak naprawdę w tym momencie się zmieniło ze względu A na. Zobacz jeszcze, ilu graczy wchodzi, bo tak, Wenezuela tak, chce zrobić swoje i tutaj nie ma siły. Tak. Teraz słyszymy o jakichś o rozmowach amerykańsko-irańskich, które mają znowu wyciszyć sytuację. Co grube, grube że... miliardy w tle, tak? To spowoduje, tak. że Irańczycy być może za, y, będą mogli też jakoś tam trochę ten rynek y, ogarniać. Także tutaj. Ale nawet nie, bardzo... to jest naj, to nawet nie to jest ważne, bo najważniejsze jest to, że. Dotychczas jedynym krajem, który mógł się sprzeciwstawiać OPEC-owi, uwalniając swoje rezerwy, gdy tamci ograniczali produkcję. No byli Amerykanie. Są, dokładnie. Byli Amerykanie. A w tym momencie Rosjanie napompowali magazyny w, w wyniku wojny Chinom. I Chiny mają dwa i pół razy większe rezerwy ropy w tym momencie. Są silniejszym niż graczem niż Stany łącznie z innymi krajami. W zasadzie dokładnie. nie ma silniejszego gracza niż Chiny teraz, które jeszcze na dodatek idą w recesję. Dokładnie i potrzebują taniej ropy. Więc cała zagrywka Rosji rozwaliła OPEC od środka ich wszystkie założenia, bo teraz oni mogą ograniczać produkcję, ale i Amerykanie, i Chińczycy mogą uwalniać zapasy ropy, żeby mieć tanią, yy, tani surowiec, bo w międzyczasie Amerykanie tani. będą sobie wyciągać z Wenezueli i z Ameryki Południowej, gdzie tak, z kolei Chińczycy, tak. gdyby chcieli się utrzymać, to muszą to kupić. Jak nie będą mieli gdzie tego zapakować? To nie kupią. Jak pójdzie w dół, to Amerykanie znowu uzupełnią swoje zapasy i to jeszcze blisko, wykopując na swój sposób trochę Chińczyków jako gracza, bo będą lepszym odbiorcą. A Chińczycy I tak będzie... mają. A Chińczycy mają teraz już stałe źródełko z Rosji, która nie ma gdzie sprzedać do Europy, więc całą swoją produkcję pcha do e, Pakistanu, Indii i Chin. I to Chiny będą decydowały, kiedy kupią, za ile i ile. Więc w tym momencie Putin rozwalił cały rynek ropy na świecie, te wszystkie zależności, które obowiązywały przez lata. I to. Tak, ale... I to, co no, a wiesz, to jest co... najfajniejsze, jeszcze, że, że jeżeli Chiny rzeczywiście zagrają też na spadki, a mogą, no to wtedy co zrobią Indie i Pakistan? Jeszcze więcej zniżek. E, tak naprawdę, bo czemu nie? No, jeżeli 30% Pakistan może dostać, no to znaczy, że to jest, e, to jest na zasadzie prosi. A gdzie, się, <grym> gdzie jest ten dół, to, to nikt chyba nie wie. No, ale słuchajcie, to też trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, tak naprawdę, bo. Jeżeli Pakistan, Indie, najwięksi wrogowie pokroju Indii i Chin, bo to też wrogowie, jeżeli Hindusi dostają 30 czy 35%, to Pakistan nie będzie chciał być gorszy, tak? Dobrze rozumiem? On już dostał. Ja dostał. wiem, że dostał, ale jeżeli Hindusi dostaną powiedzmy 35 albo Wreszcie 40%, no, proszę 30 bardzo, 30. To, to nie macie wrażenia, że za niedługo Pakistan powie, sorry, ale musicie dać nam 35%, tak jak Indią? No ale tutaj pojedynek na rabaty, bez względu czy to będzie 30 czy 30%, no. tak naprawdę uderza w Rosję. Do, tego, do tego zmierzam. Ale I teraz po, powiedzcie mi, jak będzie reagował OPEC, bo OPEC próbował zareagować, przynajmniej jeden największy producent, jeden z największych, yy, redukcją wydobycia yy, o milion baryłek, tak powiedziałeś. Ale teraz... No, co? OPEC chyba już nie ma wpływu na rynek, taki jak Makier. To właśnie to jest najbardziej zastanawiam, że że OPEC wcale może nie... OPEC nie jest w stanie dzisiaj kształtować rynku, bo jeżeli zbiją cenę, no to tylko ze stratą dla siebie wściekną się inni gracze, wtedy wszyscy uwolnią te rezerwy. To jeszcze poleci na dół. Jak poleci na dół, no to zarżnie się Rosję. Oczywiście to będzie problem dla mniejszych graczy, bo oni, bo oni też będą mieli ten problem z ceną ale y, ciekawa będzie wtedy reakcja Chin i Ameryki, no bo powiedzmy szczerze, zdaje się, że o ile Chiny już się napompowały pod korek, to ja nie wiem, nie, nie znam rynku amerykańskiego, ale prawdopodobnie tam jeszcze są rezerwy i oni spokojnie mogą jeszcze sobie zakupić. Tam oni zeszli w tym momencie do, do niskich tak. poziomów, bo bardzo dużo uwalniali w trakcie COVID-a i później na początku wojny. I mają całkiem spore możliwości i wezmą je w takim dołku, Marzenie, po prostu interes życia. I jest jeszcze jedna ważna rzecz. To nie jest tak, że wszystkie kraje OPEC są bogate. Wiele z tych krajów, zwłaszcza z Afryki, jest biedna i cała gospodarka prawie zależy od eksportu tej ropy. Więc one nie mogą sobie pozwolić na cięcia. One nie mogą sobie pozwolić, że nagle ropa tanieje podwójnie, bo to wywraca im całe plany budżetowe. I to, co Putin zaczął na Ukrainie, i tutaj są, wiecie, różne konsekwencje w Europie, natomiast Europa sobie poradziła, natomiast globalnie no, wywróciły stolik na rynku ropy. Tak, bo myśmy patrzyli na to, co Putin wyprawia w zbożu, ale tak naprawdę to, co zrobił teraz na rynku ropy, jest skomasowane z rynkiem zboża, no po prostu powoduje, że jest bardzo dziwna sytuacja, także jeżeli chodzi o Cały rynek kapitał spekulacyjny. No bo to jest też niesamowite. Ten spekulacyjny on nabijał. Raz przerzucał się tu, raz przerzucał się tu. A teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale słuchajcie, bo byście sami mi to podsunęli, yy, mówiąc o tym, że przyjdzie taki moment, że zarżnie się Rosję, tak? Brzydko, do, brzydko mówiąc, bo to brzydkie słowo, ale. Nie macie wrażenia, że, 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 że ta granica pęknie i, i, i OPEC się obróci przeciwko? Czy państwa obrócą się przeciwko Rosji? Bo przecież pewne zasady nawet w handlu są. I są zasady, które są, że tak powiem, nie do, do podważenia pomiędzy graczami. A ale to Rosja dzisiaj. Chiny. Tak, OPEC ale dzisiaj. Nie zrobi nic, czego nie będą chciały Chiny. Popatrz te inwestycje, to co się dzieje, to zwrócenie się. Mohameda Bin Sauda w kierunku Pekinu, mhm. te wsparcia, ta nadzieja na te duże środki chińskie, które mogą być przetransferowane na Bliski Wschód, no to wszystko powoduje, że OPEC nie może grać przeciwko Chinom. A gra przeciwko Rosji to nie jest gra o sumie zerowej, bo Chiny też tam są. Zgadza się. I teraz pytanie czy dobrze Chinom też ta tania ropa jest potrzebna do rozwoju tylko że rozwoju nie ma takiego jakby chcieli i teraz pytanie ile na ile ten rynek ropy będzie ich napędzał a na ile Saudowia reszta jest gotowa zejść z tego ja nie wiem bo to to jest tak dziwnie połączony teraz system którego nigdy wcześniej nie było i chyba nikt nigdy nie zastanawiał się nad tym, jakie skutki będą, bo Rosja padnie nie dlatego, że ktoś chce ją zarżnąć, tylko Ale Rosja padnie dlatego, że złamała kompletnie wszystkie zasady gry, ponieważ jest niewydolna i potrzebuje rozpaczliwie pieniędzy. No i wtedy to jest, to jest tak, to jest sytuacja, w której, jak w dawnych wiesz, czasach, ktoś uparł się i popsuł monetę. Oczywiście na początku ma swój skarbiec, w miarę dobry. Ale po popsuciu monety dostaje rykoszetem i nie ma zmiłuj się i żadne, żadne kombinacje nie pomogą, bo ta wartość jego monety jest tak. taka, jaka jest. I Rosjanie zrobili dokładnie to samo, czyli popsuli e, powiedzmy monetę, jaką był rynek kropy. Tak, takie jest moje zdanie. A jednocześnie psują swojego rubla. Chciałem tylko przypomnieć, że od e, zeszłego roku od najniższej e, wartości. W sensie od najmocniejszego mm. rubla w tym momencie jest spadek już 40%. Do no to pięknie. Słuchajcie, ale. A do Joana, do złotówki nawet przecież. No właśnie, no. do, złot... do każdej tak. waluty praktycznie, nie? Słuchajcie, ale powiedzcie mi, bo teraz tak, rozpracowaliśmy to pięknie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Rosji względem jej zapędów, czy tam w sumie nawet nie tyle zapędów, co nacjonalizacji, podnoszenia podatków. Mamy kwestię ropy i to bardzo ładnie, żeśmy to dzięki Wam w sumie rozwinęliśmy, bo to, to jest jeden chyba z kluczy tak, tego, co się dzieje na świecie. Natomiast Rosja jest uzależniona gospodarczo od Chin, ale Chiny mają swoje problemy. Mamy spadek eksportu w, ma w kwietniu o 7,5%, a wiadomo, że dla Chin eksport jest najważniejszą gałęzią. Mamy problem z nieruchomościami, mamy problem z konsumpcją wewnętrzną która no, tutaj w Chinach nie za bardzo. Ożywienie gospodarcze obliczane na 10,4, dzisiaj ma w maju dane 5,6 czy 5,7. Więc no, Chiny mają swoje problemy. Tym bardziej, że sami wiecie, że jest odpływ też i kapitału zagranicznego, i, czy generalnie firm, które się zaczynają zastanawiać, czy warto dalej inwestować w Chinach. Mateusz. Wiesz co, z Chinami jest dosyć skomplikowany problem ze względu na to, że wiele statystyk jest nie do końca weryfikowalnych. Mm -hmm. To, co widzimy nie zawsze, jest, nie, nie zawsze jest prawdziwe. Natomiast część firm, owszem, Odchodzi z rynku chińskiego, natomiast część wciąż tam jest i doinwestowuje się. Zobaczmy na przykład. Tak, Niemcy 18, pchają się na potęgę. Niemcy się pchają na potęgę, więc to też nie jest taka gra zero-jedynkowa, też jest mocno szara strefa. Natomiast to, co powiedziałeś, że Chiny miały się rozwinąć i ruszyć z kopyta i miało być 10% wzrostu, a jest połowa tego, to jest gdzieś. Bardzo słaby wynik ze względu na to, że Chiny, aby równoważyć swoją gospodarkę, potrzebują bardzo szybko się rozwijać. Chińczycy mają coś takiego jak plan rozwoju PKB regionalny, czyli mamy powiedzmy, tak jak nasze województwa, i od góry centrala komunistyczna mówi: Wy musicie się rozwinąć o 7%. No i jak się od czego zależy wzrost PKB? Oczywiście od dóbr wypracowanych, różnicy między importem a eksportem, a tu mówisz, że eksport spada, a, a import na przykład od Rosji rośnie, tylko to że jest Rosja jest rynku wewnętrznego. Tak, tylko że Rosja jest malutka w stosunku do, do tego, natomiast spadają spada eksport do Unii Europejskiej, do Stanów, do Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych. Więc więc te takie dwa newralgiczne, bogate rynki tam są spadki. E, natomiast ja chciałem opowiedzieć, jak to wygląda z tymi regionami. E, partia komunistyczna daje informację, że ma być wzrost na przykład 7% tym, tym władz, władzom regionu, i one muszą zrobić wszystko, żeby ten wzrost wypracować. Jeżeli mamy import, eksport, i tutaj kuleje, mhm. drugim takim ważnym czynnikiem są inwestycje. I inwestycje najczęściej, najszybciej się buduje, na budu e, wzrasta na budowlance. Stąd te budowanie osiedli, stąd te sprzedawanie ziemi deweloperom, gdzie te budynki stawiane są jeden obok drugiego. Natomiast jest to często bardzo robione na kredyt. I regiony chińskie mają deficyt. Teraz ja już nie pamiętam tej liczby, bo dawno o tym pisałem chyba 20 bilionów dolarów. Mm -hmm. że, to jest, że to jest tak potężne zadłużenie i to nie mówimy o zadłużeniu e, kraju, czyli dziurze budżetowej, tylko za zadłużeniu e, regionów. Tylko nie pamiętam, czy to chodziło o 20 bilionów, czy 20 miliardów. To byście musieli sprawdzić, widzowie, jeżeli e, oglądacie na moim profilu, gdzieś jest e, ten wpis, około miesiąca temu. E, ale są to duże kwoty. I, I kwestia jest tego, że jeżeli regiony nie będą w stanie się dalej zadłużać, bo tworzy się bańka, no to kolaps następuje od regionów do centrali, a nie od centrali do regionów. Jest troszeczkę inne funkcjonowanie gospodarcze w, w Chinach, ale Chiny są mocno powiązane z Rosją. Jeżeli Rosja, jej jedynym kołem ratunkowym, jeżeli chodzi o import-eksport, są Chiny, no to problemy Chin też potęgują problemy Rosji w przyszłości. Generalnie jest ciekawa sytuacja, bo... My nie doceniamy tego, jak głęboko COVID przeorał postrzeganie gospodarczego bezpieczeństwa świata. Świat szedł w rozwój, powiedzmy, globalny, globalny przepływ kapitałów, globalny przepływ towarów stałe. Niezbyt duże zapasy, stałe systemy, prawda? Dosyłania towarów, ten obrót gotówki, obrót wszystkiego dzięki tym, czy morskim, czy, czy, czy kolejowym szlakom. To wszystko było pięknie sparowane, jak taki dobry silnik. On mhm. świetnie chodził, tylko że no COVID to jest sytuacja, w której. Taka, która spowodowała przegrzanie się tego silnika, bardzo mocne. No i co tu dużo kryć. Nadzieja jest, nadzieja myślę, że była taka w pewnym momencie, że no trzeba zatrzymać się i zatrzymaliśmy się, trzeba schłodzić i ruszymy do przodu. No ale coś się zatarło. I, i tak naprawdę. Tak naprawdę, co było kluczem? Państwa, wiele państw uświadomiło sobie jedno, że przy tego typu zjawiskach ten koncept gospodarki globalnej, który był, jest nie do utrzymania. Nie do utrzymania nie dlatego, że to nie działało, nie przynosiło ogólnego wzrostu, a przede wszystkim nie stworzyło Chin, nie zbudowało tej potęgi Chinom, tylko jest nie do utrzymania, dlatego że w momencie, w którym Jakiekolwiek następuje m, zablokowanie tych powiedzmy arterii dostaw z różnych powodów, no to wtedy wszyscy zostają tylko ze swoimi fragmentami tej całej układanki i nic nie działa. Skoro nic nie działa, no to zaczęła się to, co znamy, zaczęło się dywersyfikowanie dostaw. Ona jest powoli, dywersyfikowanie bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikowanie bezpieczeństwa surowcowego, a w końcu dywersyfikowanie bezpieczeństwa dostaw komponentów. I w momencie, w którym czy to Stany Zjednoczone, czy Europa odkrywa, że niestety, ale czas, w którym wszystko robimy w Chinach, bo tam jest tania siła robocza i to wszystko do nas przypływa cały czas statkami, a my sobie po prostu korzystamy z tego. To ten czas minął, bo przecież COVID tak naprawdę to jest symbol moim zdaniem każdego innej, każdej innej obsuwy. Czy to w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze transportu morskiego, w obszarze napięć na kluczowych liniach, którymi to wszystko idzie. Każdy taki moment powoduje taką blokadę i to odbija się czkawką Wśród inwestorów. Więc Europa i Stany Zjednoczone także ze względu na swoje własne bezpieczeństwo zaczęły inwestować powoli, to fakt, ale zaczęły inwestować w swoją infrastrukturę. A to oznacza w sposób naturalny. Zresztą Chiny tego się bardzo bały i czekały na to, co będzie po. po po przejściu COVID-u, bały się, że te pieniądze, po prostu, które powinny dopłynąć do Chin i napędzać im tą gospodarkę, one nie dopłyną na czas. A tu zdarzyło się tak, że nie tylko nie dopłynęły na czas, ale nie dopłynęły wcale. No i skoro tak, no to ten model chińskiej gospodarki, który był swoistym perpetuum mobile. No nie działa tak, jakby Chiny chciały, a Chiny nie mogą zablokować czy zwolnić tego e, gospodarczego rozwoju, no bo to jest swego rodzaju umowa społeczna pomiędzy e, społeczeństwem a partią komunistyczną. A, I dlatego też e, to, co widzimy, ta dywersyfikacja, e, ona zmieni. Zmieni, znaczy z globalizacji może tak, z globalizacji zrobiło się coś, co nazywa się globalizacją, ale w zupełnie inny sposób. Czyli nadal możemy my myśleć o globalnych interesach, ale będziemy działali lokalnie. Będziemy zapewniali sobie przynajmniej pewne obszary, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo produkcji, bezpieczeństwo surowców, bezpieczeństwo dostaw. I to jest przegrana, którą Chiny teraz odczuwają. Bo mało tego, Chiny być może nie weszłyby w tą sytuację gospodarczą, którą teraz mają, ale pamiętajmy, że Chińczycy zrobili wszystko, by blokować, by blokować COVID. -a. Te potężne lockdowny, to wszystko po pierwsze wpływało na rynek, to jest raz, ale dwa, w pewnym momencie Chiny musiały wyjść z lockdownów. I one wyszły z lockdownów w. Tak naprawdę, COVID, który ich jeszcze tam porządnie przetrzepał, wtedy, kiedy teoretycznie powinny były już rozpocząć biznes, to też przesunęło te, te interesy. Stąd nie wiem, jak, jaki, jaki będzie ten model, ale Chiny prawdopodobnie będą musiały też przebudowywać swoje cele i swoje plany, bo Europa w ten sposób także gra o swój rynek, jeżeli chodzi o ludzi i o to żeby tym ludziom dać jakąś szansę na rozwój. Mateusz chciał już jeszcze dodać, bo widziałem, że podnosiłeś tak. rękę. Tak, bo mam do was pytanie, bo teraz tak jak Daniel mówił coś sobie uświadomiłem. Czy myślicie, że Chińczycy są bardzo źli na Rosjan ze względu na to, że tak naprawdę covid się kończył i gdyby nie ta wojna, to może duża część tego handlu i tej globalizacji by trwała, a tak naprawdę ten konflikt w Europie zablokował wiele łańcuchów dostaw i pokazał, że jednak trzeba przyspieszyć niektóre procesy i tak naprawdę był takim katalizatorem tego, że Europa podejmuje w tym momencie tak ostre działania, żeby się odciąć od Rosji, ale też właśnie tutaj budujemy fabryki procesorów. Budujemy fabryki baterii. Czy to nie jest pośrednio też wina Putina, że on przeszacował i rykoszetem dostali Chińczycy? No ale Putin dostał zgodę od Pekinu na tę wojnę. Ale dostał na trzy dni prawdopodobnie. Nie? No dobra, ale, ale słuchaj, no nie zakładam, że Chińczycy e, mimo wszystko e, nie planowali. Że to może być jednak trochę więcej niż trzy dni. Mało tego nie zdziwiłbym się, gdyby w planach chińskich była jakaś taka e, długofalowa, e, zimna wojna, czy zimny, głęboki konflikt, mm. który miał bardzo mocno zaangażować Stany Zjednoczone, e, dzięki czemu wyciągnąć je z tej budowy e, tego pasa bezpieczeństwa w e, Azji Południowo-Wschodniej, a także no, obciążyć e, mocno e, Europę. Obstawiam, że, że jednak plany chińskie były trochę inne. Zapewne kompletnie nie docenili, zresztą nikt nie docenił tego, jak słaba jest Rosja, bo Rosja skutecznie rzeczywiście to propagandowo oszukała to wszystko, ale Chińczycy, Chińczycy mają to, co chcą, bo oni tak naprawdę układają świat na nowo. Oczywiście koszty tego są dużo większe, ale pytanie, na ile oni są gotowi na to? Ja nie, nie zakładałbym, że, że Chiny nie wzięły pod uwagę tego rozkładu sił i środków. Może być też nawet tak, że Chiny dostosowują swoją grę właśnie do tych słabości, które wykrywają u poszczególnych przeciwników, bo wiedzą, że teraz mogą ugrać. Ale gospodarka. Może zakładają, że ta gospodarka odbije się. Może nadal zakładają, że ten rynek wewnętrzny to wchłonie. No ale przed, przed wejściem tutaj rozmawialiśmy, że tak naprawdę tak przegrzali rynek budowlany, iż w zasadzie mogą podzielić, może inaczej, ale podzielić los wszystkich innych państw, które zawaliły sobie wzrosty gospodarcze właśnie na bańkach budowlanych, bo to bo Chiny naprawdę nie y, mogłyby wyciągnąć wnioski z tych wszystkich bańek, y, które, które przeszły przez świat budowlanych i skutków tego, no ale moim zdaniem y, to napędzało rynek i napędzało wzrost i ten fetysz wzrostu y, przeważył dla, dla partii komunistycznej. Bo wiecie, wiecie dlaczego o to pytam? Bo na początku, gdy wybuchła wojna, to jednak nie wiem, czy pamiętacie, Scholz i Macron latali do Chin. Hmm. Więc, więc mogło być tak, że po prostu strasznie pomylili się w kalkulacjach, licząc na dobry PR Putina, i nikt nie zakładał tego, że Ukraina się utrzyma i że ta wojna będzie tyle trwała. A co więcej, Długość trwania i presja krajów tutaj e, Europy Środkowej i Stanów Zjednoczonych wymusi zmianę polityki i Niemiec, i Francji, i tak naprawdę odcięcie się od Chin, mniejsze bądź większe, e, i od Rosji, i po prostu w tym momencie im się to mleko rozlało, bo nikt nie przewidywał, tak jak powiedzieliście, tak ekstremalnie nieudanej kampanii, jaką przeprowadzili Rosjanie. Powiem tak, po prostu... gdybym był, gdybym siedział w Pekinie i planował, e, jak to może się ułożyć po mojej myśli, mhm. e, to nie, w życiu nie grał, nie chciałbym mieć trzydniowej rosyjskiej operacji, dlatego mhm. że trzydniowa skuteczna rosyjska operacja w przypadku Chin byłaby dużo, dużo gorszym e, rozwiązaniem niż to, co mamy. E, raczej e, wepchnięcie Rosji w konflikt. Przy takiej strukturze gospodarki miało doprowadzić właśnie do takiego, może nie aż tak wielkiej wojny, ale do wojny, do być może takiej bardziej jak ta z 2014 roku, z zaangażowaniem sił, środków w różnych miejscach i dać Chinom te pole manewru, czyli Europa zaangażowana w konflikt, popierająca, może nie do końca zaangażowane Stany, albo Stany. No które i kryzys się, energetyczny w kryzys Europie. Ja, kryzys energetyczny, być, i, który. I nas więc, Rosje, więc Chińczycy mieliby tutaj e, swoje zyski i tak naprawdę e, ja bym wolał wtedy, żeby wepchnąć Rosję w długofalową operację afgańską, tylko w takiej wersji na Ukrainie. Taką, mhm. która by kosztowała Rosję dużo, ale w długim czasie. Natomiast no, to, co Rosja zrobiła, czyli zagrała w bank, nie wiem, czy takie były, czy, czy, czy te oceny Chińczyków tutaj były, że to, że to może wyjść lub nie wyjść. Natomiast no, mamy, mamy sytuację win-win, to znaczy z punktu widzenia Pekinu ten układ sił jest świetny. Natomiast gospodarka nie zaskoczyła. I obstawiam, że wszyscy się zastanawiają, dlaczego gospodarka nie zaskoczyła i czy rzeczywiście można było przewidzieć, że Europa w taki sposób zacznie tą globalizację czy dywersyfikację. Czy Chińczycy tu nie. Tu, to mógł być ten mały błąd, który teraz ich kosztuje po prostu tych kilka punktów procentowych, ale ostatecznie mają sytuację taką, że mają tanią ropę, mają podporządkowaną Rosję, mają Azję południowo-wschodnią, udało im się częściowo rozegrać swoje karty na Bliskim Wschodzie, mają tak naprawdę wiele atutów w rękach poza jednym, poza tym, że nie ma, obstawiam u nich pomysłu jak Przyśpieszyć te, te, ten rozwój, bo jeśli to osłabnie, to prawdopodobnie odbije się czkawką na tym rynku inwestycji mieszkaniowych, a tak naprawdę to jest gigantyczna ilość pieniędzy, którą tradycyjnie Chińczycy zainwestowali, żeby mieć ją na przyszłość, na starość, na zabezpieczenie swoich rodzin. No i właśnie o to mi chodzi, że jeżeli bo. Plan strategiczny jest połapany świetnie w tym momencie, ale żeby realizować ten plan i żeby liderować w tym regionie, no to co jest potrzebne? Pieniądze, silna gospodarka. A w tym momencie. Ale ona jest! Słuchaj, no nie, no nadal nie? jest. Patrz, że, że tak Ale ona tradycinę... jest krucha ze względu na tę straszną bańkę, która żeby ona trwała i się nie zapadła, musi być to tak, rozwój, muszą być te budynki budowane. Ponieważ Chiny są Chinami, to zupełnie mhm. inaczej rozgrywają tą bańkę. Ta bańka w, w przypadku państw e, zachodnich prawdopodobnie by już dawno odpaliła z mhm. różnych przyczyn, e, także kwestii kontroli e, państwa nad e, całym krwioobiegiem pieniężnym. E, mhm. Chiny potrafią to trzymać e, w ryzach, e, ponieważ e, także jest kwestia skali. Kluczem jest jedno, czy będą w pewnym momencie, jeżeli ten, 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 ten przyrost gospodarczy, ten wzrost gospodarczy nie ruszy, zostanie gdzieś na tych 5-6%, to czy będą w stanie w odpowiedni sposób przekonwertować tą wewnętrzną umowę społeczną? Bo tak naprawdę widać, że, że nie ma za wielu obszarów, gdzie im ten wzrost może jeszcze yy, przyspieszyć. Bo Bliski Wschód raczej czekał na inwestycje. Na te inwestycje, dobra, Chińczycy mają te pieniądze, ale jakie inwestycje wtedy osiągną? A w momencie, kiedy kontrolują rynek ropy, no to sytuacja w ogóle jest trudna do, do oceny. No dobrze, tylko powiedzcie mi teraz tak, skoro, skoro mają atuty, no to teraz powiedzmy jedno. Jeżeli Europa sobie. Europa zabezpiecza swoje interesy, rozbudowuje swój, swoją gospodarkę, zrzucając to z powiązania z Chinami, bo wiemy, że przecież szereg różnych firm miało interesy i produkcję w Chinach. Dzisiaj będzie to ograniczone, albo już jest ograniczone. Ameryka, wiemy dobrze, że prowadzi nieoficjalną wojnę handlową z Chinami i Raczej pójdzie w to w kierunku jeszcze bardziej napiętej sytuacji i jeszcze większych ograniczeń w handlu, bo już są informacje o, o sankcjach na chińskie firmy przewodników, półprzewodników i, i związanych z technologią rakietową. Więc tutaj nie wydaje Wam się troszeczkę, że, że Chiny będą mieć coraz większe problemy z eksportem? Już pomijam fakt, że same będą musiały pewne rzeczy importować. Czy będą wykradać, o może tak powiem, jeszcze bardziej. Nikt nie chce wojny handlowej. Nie, nie no, no nikt, nikt, nikt ale... ale... Nikt nie chcę. Słuchaj, ten, 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 ta nasza wesoła kula ziemska po, po COVID-zie, po tej wojnie, po tym wszystkim jest już tak poobijana i tak jest wiele czarnych łabędzi gdzieś tam hmm. sobie latających nad naszymi głowami, które nam mogą się zwalić na głowę, tak. że nie sądzę, żeby ktoś to przyspieszał. Raczej wszyscy się zastanawiają, jak to zrobić, żeby ustabilizować, a jednocześnie, żeby każdy ugrał politycznie. Ale widzicie takie rozwiązania? Bo ja na ten moment nie widzę. Nie widzę dobrej woli ani Putina, nie widzę dobrej woli ani Chin, ani całego świata, że tak powiem, żeby się dogadać. Poza podziałami. Ale się cały czas dogadujemy. Znaczy, my jesteśmy zwykłymi no, ludźmi, my się prędzej dogadamy Putin, niż przywódcy. Słuchaj, tak? Putin... Pamięta o jednym, Putin i wojna. To nam się wydaje, że ta wojna rządzi światem. Nie rządzi światem. Nie, ona nie, rządzi nie. Europą, ona wpływa na Europę. Przez Europę będzie w pewnym momencie wpływać na różne regiony, czy to Afrykę, czy Bliski Wschód, czy Chiny. Będzie wpływać także dlatego, że no, przekierowywanie pieniążków następuje. Ja nie patrzyłbym tylko na półprzewodniki, na chipy, ale to, że Europa z powrotem, chyba, nie wiem, e, za, uruchomi produkcję zbrojeniową, bo musi. A produkcja zbrojeniowa dawała zawsze Europie powera. Tak. Ponieważ ona nie wymaga super skomplikowanych technologii, mówimy o amunicji i innych rzeczach, daje miejsca pracy, napędza. Przemysł, a Chiny nic z tego nie będą miały. I to będzie ten pieniądz, który mógłby pójść, prawda, do Chin, ale zostanie w. Kolejny Europę. robot odkurzacz zamówiony, nie można, bo trzeba wyprodukować nie... karabin u nas, tak. nie? Tak, dokładnie. I to będzie rozwijało, to będzie działało stabilizująco na Europę. Natomiast no, Chińczycy nie będą mieli tego pół punktu czy punktu wzrostu i myślę, że zdają sobie z tego sprawę, ale to jest e, nie do zatrzymania. Chiny, Chiny nie są w stanie nacisnąć aktualnie na Putina, żeby ten przerwał wojnę, bo nikt nie jest w stanie nie, nacisnąć na Putina, żeby przerwał wojnę. E, I Chiny nie mogą pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć, że przerwi, a on powie nie, no bo co wtedy zrobić? Panowie, ostatnie takie moje pytanie, jeżeli będziecie mieć jeszcze swoje, jak najbardziej. Chodzi mi o to, co teraz też padło w ostatnich zdaniach u Daniela odnośnie Putina i zmian ewentualnych w Rosji, bo wiemy o konflikcie z Prigorzinem, znaczy Prigorzina ze Szojgu, natomiast to, co powiedział Prigorzin, że nie podpisze kontaktu. Dzisiaj Daniel przed materiałem powiedział, że pojawił się nowy filmik, świeżutki ale to już może Daniela poproszę, żeby wprowadził widzów, natomiast ja będę dążył do tego, czy oprócz Pigorzina w Rosji znajdzie się ktoś, ewentualnie opozycja, bo chciałbym porozmawiać, bo ludzie się też zastanawiają, czy w Rosji jeszcze jest ktoś, kto mógłby zastąpić ewentualnie, czy ktoś, czy, czy jednym ogólnym słowem opozycja, czy jest, bo wiemy, że jest Nawalny, Nawalny jest... A czekaj, e, jest... ktoś, kto ma zastąpić Putina, czy opozycja? No dobrze. Opozycja... Ale czy to, ale czy, czy właśnie, czy tu nie może być połączenia? Przecież mają nie, wspólny cel. Nie, nie, A nie, Daniel, nie. Absolutnie, bo nie ma takiej opozycji. To Danielu, bardzo cię, bardzo cię proszę, Danielu, wprowadź nas. Słuchaj, bardzo trudno. Znaczy, ja tylko wrzucę to jako, jako początek. Znaczy, my, my rozumiemy, rozumujemy w sposób, który jest obcy aktualnie temu, co się dzieje w Rosji. Rosji mm -hmm. e, tak naprawdę opozycja w Rosji, nie ma przełożenia na społeczeństwo, bo opozycja, jeśli istniała, to była to opozycja intelektualna, to była opozycja w wielkich miastach, to była opozycja, która owszem jeszcze w czasach powiedzmy Jelcyna, czy zaraz potem, czy w imię wojny z Czeczenią była w stanie w miastach wyprowadzić 100 tysięcy, czy nawet więcej ludzi na ulicę, ale... To nie są ludzie, którzy mogli sięgnąć po władzę, bo po władze w Rosji sięga się mając za A ci intelektualiści mogli być powiedzmy sumieniem Rosji, które, prawda, mówi, pokazuje, że trzeba by to robić wszystko inaczej, czy że tak nie wypada. Więc opozycja nie zmienia władzy. Władza taka jaka jest, ona się ukształtowała. Tak naprawdę za późnego Breżniewa. To był czas, kiedy w Związku Radzieckim od samego początku, od, od rewolucji po II wojnie światowej, walczyło kilka sił. Była partia, była armia i były służby. I w taki czy w inny sposób Stalin równoważył te wszystkie grupy. Potem po okresie chruszczowskim, Breżniewowskim, Partia stawała się coraz bardziej wygodna, służby walczyły na swój sposób z armią. Skutek tego był taki, że pojawili się gęsekowie, którzy byli powiązani ze służbami. Jandropow był takim pierwszym sygnałem zwycięstwa tej linii służb. A naturalnym, potem była chwila pokłonu czyli Czernienko wobec starego betonu partyjnego, ale w tle był Gorbaczow, który był jak najbardziej człowiekiem Andropowa, a więc człowiekiem też służb, które znając sytuację Rosji próbowały paru operacji łącznie z głasnością, pierestrojką, nowym otwarciem na Europę i świat, żeby dać Rosji Związkowi Radzieckiemu czas. To wszystko nie wyszło i się rozsypało. Jelcyn jeszcze w czasach, kiedy był, kiedy, kiedy zarządzał powiedzmy Rosyjską Federacją Socjalistyczną Republiką Radziecką, kiedy kasował ten układ sił, to między innymi bardzo mocno próbował ograniczyć rolę służb i to symbolem tego było między innymi zburzenie pomnika Dzierżyńskiego. mieliśmy Pucz Janajewa, mieliśmy wiele rzeczy. Służby z tego wyszły zwycięsko. One zaczęły swoją drogę za Andropowa. Więc nie ma takiej opcji, w której pojawia się jakaś, jakaś grupa, jeżeli w ogóle istnieje jakaś grupa, pojedynczy, pojedynczy działacze, którzy nagle mają siłę. Nie mają siły, nie mają pieniędzy, nie mają zaplecza, nie mają ludzi. Nowa władza wyłoni się w tym układzie sił, który jest, czyli służb, ludzi powiązanych ze służbami, ludzi, których widzimy, ewentualnie ludzi, których nie widzimy. To tam będzie, tam będzie wybierany... Nowy car. I dlatego też opozycja rosyjska. To jest coś takiego, co, co my byśmy chcieli widzieć tak, jak widzimy demokracji. Natomiast natomiast po pierwsze jej już nie ma. Po drugie, większość to tej starej opozycji odeszła. Ci, którzy stawiali opór tuż po rozpoczęciu wojny zostali złamani, zamknięci. Zostali uwięzieni drakońskimi wyrokami. Jest część tej opozycji za granicą, tak. ale z kolei ta opozycja zagraniczna, którą widzimy, ona nie ma przełożenia na społeczeństwo. Nie sądzę, by społeczeństwo widziało w niej jakąś nadzieję. Mało tego... Ta najstarsza opozycja w stylu Kasparowa, i tak dalej, no to z kolei też nie jest grupa, która pociągnie za sobą, e, moim zdaniem, tych, którzy na emigracji są z tych młodszych pokoleń. E, więc e, tak naprawdę e, zastąpienie czy, czy wymiana Putina na kogoś następnego odbędzie się zgodnie z zasadami, które istnieją mniej więcej od czasów, e, kiedy Andropow. E, Umocnił się i sięgnął po władzę. To w takim wypadku, jeżeli nie ma opozycji, albo ta opozycja została wyniszczona lub siedzi w więzieniu, bo tak można to powiedzieć, bo to. Co jest pomienia... koncesjonowana, jest całe mnóstwo koncesjonowanej opozycji. Natomiast tak jest, jest. Nie bo było sumie... nigdy prawdziwej opozycji, która po, w czasie, w okresie Putina byłaby w stanie jedną zrobić. Opozycja jest wtedy, kiedy ma za sobą zaplecze finansowe, społeczne, nie wiem, służb, armii i tak dalej. Nie ma takiej opcji. To są, to nie są ludzie, którzy, którzy mieli za sobą wystarczające plecy, czy też nie mieli, czy też, nie, czy też mieliby nad sobą wystarczającą kryszę, by to z ich grona w jakiś sposób został wyjęty następny car. I to nie ma znaczenia, czy, czy nawalny tam się pojawia, czy nie, z tym swoim kilkoma procentami. Nawalny miał 1,5% w wyborach prezydenckich, Dokładnie. więc teoretycznie no, to się przekłada pewnie na ilość. Ale słuchajcie, no, ktoś powie nam, że, że przecież w Dumie mamy różne partie. Ale ja czytam świetny artykuł, który przedstawił te partie. RR, wszystkie, RR, wszystkie partie były demokratyczne z Tak, wszystkie partie, tak naprawdę Putina, bo tak to można powiedzieć. Nawet jeżeli grają w opozycji, to pod kontrolą Kremla. Ale nie ma opozycji. To, 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 nie ma opozycji. No, znaczy, to, to się ładnie jakakolwiek nazywa. Prób... To się nazywa no, jakakolwiek ładnie... próba opozycji skończyłaby się w jeden jedynie słuszny tak. sposób. No. Oni nazywają to opozycją systemową. Czyli Czy mogę wrzucić to, jedno zdanie. Jak w tej najbardziej, kwestii? jak najbardziej. Ja, ja się myślę. na polityce nie znam tak dobrze, natomiast jeżeli chodzi o ekonomię. W tym momencie Rosja staje się wasalem chińskim i jest y, coraz bardziej od nich uzależniona. Ktokolwiek przyjdzie po Putinie, i to Paweł Jeżowski wielokrotnie mówił, e, będzie musiał najprawdopodobniej mieć akceptację Chin, bo myślę, że Chińczycy nie zgodzą się na kogoś, kto nie będzie y, współpracował w pełni z nimi i nie będzie w pełni oddany. Myślę, że zaraz mogą y, po prostu bardzo ciąć Jakieś realne biznesy dofinansowania, kupowania ropy, a przez to się Rosja gwałtownie i bardzo szybko zdestabilizuje, i będzie znowu wymiana rządzącego. Więc myślę, że ktokolwiek będzie chciał rządzić po Putinie, będzie musiał mieć, wiecie, błogosławieństwo. Czy, błogosławieństwo tak. od Ksi. Nie jestem chyba... pewien. Wiesz, no to... co? No. Nie sądzę. Nie sądzę, dlatego że. To byłoby widać. A ponieważ byłoby to widać, mm -hmm. no to część tych wszelkich wściekłych patriotów i tak dalej i tych grup mm -hmm. wewnętrznych także w Rosji dostałaby furii. Moim zdaniem, Chiny nie muszą tutaj wpływać na następnego Cara, prezydenta genseka. Ale jeżeli któryś się tak... pojawi, że on będzie taki proamerykański. Ale no, oni przecież... Nikt nie będzie proamerykański. No właśnie. No. Dlatego, że tak naprawdę ten układ sił, który będzie, on będzie miał stabilizować interesy wewnętrzne tych, którzy tam grają Rosją. A oni grając, tak naprawdę zapewnią sobie kogoś, kto przynajmniej na razie, bo też nie wiem na jak długo. Myślę, że przynajmniej na razie to ta ekonomia będzie miała na to wpływ, ale w trochę inny sposób. Czyli e, każdy nowy potencjalny m, przywódca Rosji, e, będzie musiał e, współpracować z Chinami. Ale powtarzam, będzie musiał. E, co wcale nie oznacza, że będzie z tego powodu szczęśliwy. I obstawiam, że Chińczycy doskonale to wiedzą. E, Ponieważ zresztą nawet tradycja chińska, no, no, historyczna, jest taka, że oni zdają sobie sprawę, że nie problem jest zmusić kogoś do posłuszeństwa, problem jest go w pewnym momencie podporządkować i kupić. I tutaj, kiedy ktoś by chciał grać przeciwko, no to grałby przede wszystkim na ekonomii. Mhm. Chyba, że, albo to też jest ważne, Chiny nie chcą mieć. Buntu w Rosji antychińskiego. A pamiętajmy, że historia e, Chino, Chin i Rosji jest cholernie skomplikowana. Jest, to prawda. Stąd Chińczycy mają cierpliwość i pieniądze. Ale Te i przewaga rzeczy... ludności, i zaraz uzbrojenia już teraz najprawdopodobniej. Już jest, I, już jest przewaga. I są, y, wiecie, 50% dostarczanych towarów do Rosji jest z Chin, więc mają ich, no trzymają ich za przeproszeniem za jaja w tym momencie. I ale pamiętaj, że jeszcze się, się, się zaczyna boleć i zaczyna koleś wierzgać. więc, więc w tym ale momencie. Ale to jest taki mały koleś, nie? przy wielkim gorylu, Chodzi, <grydzi>, ale kopnąć cię zawsze może, no. więc spokojnie. Tutaj tu nie ma kwestii. Chiny nie działają w taki sposób. Chin, mhm. Dla Chin wszystko, co jest poza Chinami, ma być na tyle stabilne, by prowadzić interesy. I ten, ten ekonomiczny, ta ekonomiczna smycz, ona i tak będzie silna. Natomiast nie można doprowadzić do sytuacji, w której zaczęłaby rosnąć antychińska, e, antychińska jakaś fobia. No bo Rosja już pokazując po Ukrainie, że jest nieprzewidywalna, także w tym obszarze mogłaby zachować się w sposób nieprzewidywalny, na przykład robiąc przedziwny pivot znowu na e, kierunku zachodu, co ostatnią rzeczą jest do Chin, dla Chińczyków do szczęścia potrzebne. To panowie, to w co gra Prigozin? Trygorzyn? Trygorzyn no. gra na siebie tylko i wyłącznie. Ale, ale grobie... wiemy, wiemy, jak kończą osoby, które grają na siebie w, w Rosji. Ale jak ma się dobrą Kryszę, to można grać jak się chce. Ale to by, wynika... tak na... to by z tego, Danielu, wynikało, że to on ma naprawdę za sobą też i służby. Przede wszystkim znowu, nie ma jednego, jednego idealnego centrum mhm. na górze. Tam też jest bardzo wielu graczy. Prigorzyn jest narzędziem do dociskania Szojgu, Gerasimowa i całej reszty. Mhm. I jest przydatny. Stąd ten, mówię, ten filmik, o którym wspominałeś, no to jest takie, taki, taki, takie coś, co, co nie wiadomo o co chodzi. Szojgu zjawia się nagle w ministerstwie, mówi: Ja tutaj mam kontrakt, możemy go podpisać, idzie do jakiejś pani, która nie wie o co chodzi. No. On mówi: No, widzicie, ja tutaj bym nawet chętnie podpisał, ale. Ale o ile dobrze rozczytam, widziałem tylko przez chwilę ten filmik, więc, więc, więc nie miałem czasu się tam Ale dokładnie jest... skupić. Ale widać, że, że, że to jest po prostu taka ustawka klasyczna ustawka i znowu takie rzucenie w twarz całej tej ekipie z armii, że ze mną tak nie będziecie grać. A, widać, a, a sprawa jest jasna: Rosjanie muszą ogarnąć wszystkie PMC pod sobą, dlatego że co już wcześniej mówiłem w kilku miejscach i chyba wczoraj też na, na Kremlince, że nie można pozwolić sobie na jedno. Na to, żeby y, kontraktorzy nie byli wierni władcy. To prawda. Koniec, kropka. Jeśli bojarzy płacą za kontraktorów. Ty, ty powiedziałeś Martin, że kwestia tego, że on może mieć mocną ochronę Putina, ja chciałem zwrócić uwagę na drugi A filmik. jeszcze kogoś. Ale chciałem zwrócić uwagę na drugi filmik z wczoraj, bodaj, Były, byli w jednym pomieszczeniu, jak się Putin zachował w stosunku do Szojgu. A. Spojrzał na niego lekceważąco i obrócił się do niego plecami. Taka bardzo lek lekceważąca e, sytuacja, nie? Więc. Mhm. E, skoro już oficjalnie Putin mówi, że było to wszystko nieprzygotowane do kitu i tak dalej, no to wiadomo, do kogo pije. No. Z jednej nie. strony do FSB, z drugiej strony do armii, no bo on już się, on już musi powiedzieć, że woli, a, znaczy ale on czy musi to, powiedzieć, ale czy Prigożyn że, Prigożyn że te jest, są niż, że król jest nagi. Ale nie jest Prigorzyn ustami Putina i on krzyczy do Szojgu to, co Putin by chciał. Nie naprawdę aż tak, znaczy tam jest tyle różnego rodzaju graczy, że y, Szojgu, a Szojgu jest użytecznym, na, y, znaczy Prigożyn jest użytecznym narzędziem nadal użytecznym narzędziem. I tylko narzędziem. Nie sądzę, by, by Prygorzyn, znaczy on może już uwierzyć w to, że jest kimś więcej, aczkolwiek już parę razy ta wierchuszka dała mu do zrozumienia, że on jest po prostu byłym zekiem i to by było na tyle z jego, z jego umiejętnościami. Natomiast jest przydatny, no to dopóki jest przydatny i dopóki się nie stępił, no to będzie używany i tyle ile ugra, lub tyle, ile zabezpieczy siebie, tyle jego. Więc, więc on, on już jest w takim miejscu, chyba, w którym on nie może grać tak, jakby sobie naprawdę chciał. Już mu rozpisali te rolę. Rozumiem. Panowie, z mojej strony tyle pytań. Czy Mateusz masz pytanie, jeżeli chodzi o ten tydzień, który nam mina, minął i mija? Przepraszam. I czy, czy coś było takiego, co Cię zainteresowało w tym tygodniu okay. miejącym? Wiesz, co wszystko chyba cite, mówiliśmy cite, cite, cite. wczoraj na liveie trzygodzinnym i dzisiaj mamy dogrywkę ponadgodzinną. <grystanie> <grystanie> więc, więc, jeszcze nie jest źle. Godzina. A jeszcze w międzyczasie <grystanie> napisałem chyba z sześć czy siedem artykułów i kilka nitek, więc ja już chyba wyczerpałem. Czyli, czyli mamy OK. Cieszę dobra, tak, Danielu, tak. Starczy. Dobrze. To możemy Państwu, tak nieskończoność tylko. Na... Możemy. Wiecie, że Daniel już wie, że tak mamy zawsze godzinkę. W sumie na takie podsumowanie, na kilka pytań. W sumie goście na koniec też mają możliwość zadania, czy ewentualnie powiedzenia coś swojego. Pytania, ewentualnie to, co jeszcze myśmy nie dopowiedzieli, więc jeżeli nie macie, to tak bardzo, bardzo wam dziękuję za, za Wasz czas, za to, że znowu zawitaliście na mój kanał i. Dzięki za zaproszenie. Jak Dzięki. najbardziej. Zawsze. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Cześć. Tołem.